Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, Panowie Generałowie. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie stanowisko klubu do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony narodowej, obrony Rzeczypospolitej oraz niektórych innych ustaw, druk 1992. Wysoka Izbo, rozpatrywana dzisiaj na dzisiejszym posiedzeniu ustawa w ocenie klubu dokonuje istotnych zmian w zakresie zwiększenia atrakcyjności Służby Narodowych Sił Rezerwy. Na szczególną uwagę zasługują wypracowane w toku dotychczasowych prac rozwiązania dotyczące poprawienia relacji z pracodawcami, organizacjami społecznymi o charakterze proobronnym oraz uporządkowanie i ujednolicenie przepisów dotyczących świadczeń socjalnych przysługujących żołnierzom czynnej służby wojskowej oraz ich praw i obowiązków. Przyjęte rozwiązania uwzględniają postulaty pracodawców i dotyczą między innymi informowania pracodawcy przez wojskowego komendanta uzupełnień o powołaniu osoby będącej jego pracownikiem do czynnej służby wojskowej, powiadomienia pracodawcy w przypadku żołnierza rezerwy powołanego na ćwiczenia wojskowe rotacyjne o dniach, w których będą odbywane te ćwiczenia oraz o zamianie terminów. Ułatwienia procedury wnioskowania przez pracodawcę o wypłatę rekompensaty kosztów poniesionych z tytułu zastępstwa w pracy żołnierza rezerwy oraz w okresie pełnienia przez niego służby czynnej wojskowej. Zamianę z 30 na 90 dni terminu do składania wniosków o refundację kosztów. Dostosowanie sposobu naliczania wysokości zwrotu rekompensaty pracodawcy z tytułu poniesionych kosztów na zastępstwo żołnierza rezerwy w czasie odbywania czynnej służby wojskowej do zasad stosowanych przy naliczaniu wynagrodzeń. Wysoka Izbo, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego pragnie podkreślić, iż z dużą aprobatą przyjmuje zmiany dotyczące uwzględnienia i okoliczności uprawniających żołnierza rezerwy do świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód, również fakt utrzymania się wyłącznie z działalności rolniczej. Panie Marszałku, Panie, Panowie Posłowie, w swoim imieniu odniosłem się do rozwiązań, ale zdaniem klubu zasługują one również na uwagę, gdyż dotyczą czynników integrujących wojsko ze środowiskiem cywilnym i uwzględniają potrzeby gospodarki kraju oraz potrzeby społeczne. Szanowni Państwo, można by powiedzieć, że tak można wprost zgodzić się z tym, co przedstawiłem. Zgadzam się z tym, bo na dzień dzisiejszy to, co dziś będziemy uchwalali na tym posiedzeniu, jest niezbędne do funkcjonowania NSR-u. Niemniej jednak nie trudno się nie zgodzić z przedmówcami, którzy mówią, że NSR jednak nie do końca jest do aktualnych warunków przystosowany. Szanowni Państwo, w wielu krajach świata i Europy nie zrezygnowano z poboru. Myśmy zrezygnowali i trudno jest powiedzieć, że my możemy się przywrócić pobór, bo to by było praktycznie niemożliwe i bardzo źle przyjęte. Ale można w inny sposób, wychodząc z innymi propozycjami, na przykład służbę NSR-u dookreślić czasowo, że ona wynosi 7, 6, to zależy. To są fachowcy, którzy powinni określić, czy 8 miesięcy. I taką służbę powinni odbywać wszyscy ochotnicy. Ale ochotnicy, którzy z tego tytułu, że tę służbę będą odbywali, będą mieli gratyfikacje finansowe. Bo prostym jest, można zrezygnować z opłat normalnie firm ochraniarskich, które, przepraszam o zgrozo, jak patrzymy, trochę to nieładnie wygląda i z tej mównicy nie powinno się tego tak dookreślać, ale powiem wprost. No przepraszam, stoi z bronią automatyczną gość, który liczy 76 lat, bo on pracuje albo niepełnosprawny, do którego jest strach wyjść. Taka prawda jest. Taka prawda jest. Ale stworzyć takie warunki, że żołnierz NSR-u, który odbył tą służbę, czy to będzie 6-miesięczna, czy 8-miesięczna, bo to w rotacji, odbył tą służbę, będzie miał prawo
prawo pracy w służbach mundurowych. To jest policji, straży granicznej i tak dalej. Ten, który nie podejmie się tej służby, bo ta służba jest zaszczytna będzie, nie podejmie się, nie będzie takiego miał prawa, więc ochotników będzie bardzo dużo. No powiem tak, można to patrzeć w różny sposób. Niemniej jednak Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego poprze rzeczoną ustawę z druku 1992, ale mimo wszystko proponujemy pracę nad dalszymi zmianami w Narodowych Siłach Rezerwy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi.